Czy w innych składach twój zestaw jest mniej więcej taki sam, czy inaczej podchodzisz, zależnie od rodzaju muzy? Zależnie podchodzę od rodzaju muzy. Czasami są to zupełnie kombinowane zestawy. Nagrywałem materiał z moim kolegą Nikolą Kłodziczykiem z Big Bandem, aczkolwiek nie był to klasyczny jazzowy Big Band, był to Big Band jazzowy, ale z mocnymi elementami groove'owymi, z bitami, z elektroniką, i tam na przykład zestaw był 22 stopa Sonora z fajnym papuciem oldschoolowym, werbel 10, werbel 14, drugi werbel 14 i floor tą 14 i jakieś tam dziwne różne blachy. Oprócz tego używam klasycznie jazzowego zestawu z 18, na którym też bardzo lubię grać, i klasycznie jazzowa stopa brzmiące i pum, i pum. Wiadomo, jeszcze pedał musi trochę być ten piszczący, z klasyczny sound. Piszczący pedał to po na mózgu przede wszystkim. No. Blachy, musisz opowiedzieć o blachach, bo te, które widzieliśmy dzisiaj, to nie jest klasyczny zestaw błyszczących brylantów, nówki sztuki, rozumiesz, od dystrybutora. No. Uwielbiam stare blachy. Jeszcze jak grałem z Sofą w jakimś tam 2003 rok, udało mi się kupić dwa rajdy Zillion Evedis w regular finish właśnie. Zaśniedziałe totalnie, dwie dwudziestki i bardzo dużo czasu różnego rodzaju grania grałem w ten sposób, że miałem dwie dwudziestki i koniec. Jedna ciut bardziej miękka, tą, którą dzisiaj miałem jako crasha głównego, ona jest dodatkowo zanitowana. Obecnie mam rajda 20 też starego Avedisa, którego niedawno kupiłem. Jest on dość specyficzny, bo jest dość twardy jak na moje blachy. Ja generalnie lubię ciemne, miękkie blachy, ale potrzebowałem rajda z mocno brzmiącą kopułką i z lepszym atakiem, głównie ze względu na to, że Wagiel lubi się czasami odkręcić na gicie i jest potrzebna pewna potrzebna masa, żeby jakby wyjść ponad jego sound gity. Oprócz tego dzisiaj miałem 18 Bosforusa, Turk, nie pamiętam nawet, co to jest za seria. Jestem trochę słaby, jeżeli chodzi o pamiętanie takich szczegółów. Uwielbiam stare hi-hety z Indiana. Mam dwa hi-hety, dwa new beaty, jedną 15, jedną 14. Uwielbiam te hi-hety quick beaty tak samo. Jeżeli chodzi o mnie, są to najlepsze hi-hety w ogóle tworzone w ogóle kiedykolwiek. A dzisiaj miałem 13 Sultona Gospel, która też świetnie sprawdza się, jeżeli chodzi o big beatowe, jakieś tam groove'owe granie. Jest krótka, przecina się, ma dużo góry, ale nie jest jakoś tam nachalna, że tak powiem, z drugiej strony. Strojenie i dobór naciągów. Od czasu nagrywania płyty z WW sprawdziłem trochę naciągów na tych bębnach i cały czas testuję. Obecnie mam na górze, na tomach Emperory, Coated, i na spodach testuję różne rzeczy, ale wszystkim polecam naciągi mleczne, właśnie Coated, Ambasadory, ale sprawdzałem też Emperory i też jest bardzo ciekawy sound. Wychodzi trochę much z tych bębnów, ale jest to bardzo fajny vintage'owy sound. Jeżeli chodzi o werbel, to do mojego suprafonika polecam totalnie Emperora. Przez długi czas używałem Ambasadora Coated głównie do jakichś jazzowych rzeczy i nagle przez przypadek założyłem tego Emperora i się okazało, że po prostu nie wiedziałem, że po prostu może być aż tak wielka przepaść. Nagle sprężyny wyszły, nie zniknął atak, o dziwo, myślałem, że bardziej się zamuli ten werbel, nic takiego się nie wydarzyło, super atak, mniejsze brzęczenie takie, że jest takie, że okej, okay, że właśnie takie może być, takie powinno być, mega sprężyny wyciągnął ten naciąg, po prostu czad, byłem aż przerażony, teraz po prostu jest suprafonik, jest Emperor. Suprafonik 6,5 też świetnie sprawdza się, jeżeli chodzi o zrobienie takiego werbla, tak zwanego werbla szmaty. I do tego są różne opcje, między innymi naciąg Evansa Genera Dry z dziurkami.
do tego ringi tłumiące. Mój patent, który stosuję od dawna, 3 kartki papieru na to, jest po prostu i werbal spuszczony tak, że już prawie nie gra. I na to 3 kartki papieru może być wtedy jakikolwiek naciąg tak naprawdę na górę. I jest taka dicho szmata, po prostu rewelka. Centrala. Power Stroke 3 coated. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o vintage'owy papuć. Na 20-kach mam 20 Slingerlanda starą, sprawdza się rewelacyjnie w studiu, po prostu masakra, właśnie to, o co mi chodzi. Wiadomo, jeżeli ktoś chce bardziej nowoczesny sound, jakieś Emady, Super Kick 2, też testowany, świetny. Ale ja jednak wolę ciepłe brzmienie i to co chcę jeszcze sprawdzić, jeżeli chodzi o te Ludwigi, to granie z zamkniętą centralą, bo wydaje mi się, że tak ta centrala może brzmieć najlepiej. I mam w planie zakup 2 fiber skinów z jednej i z drugiej strony 24. Wydaje mi się, że to może dawać radę.